Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czas bardzo szybko biegnie. Trzeci dzień. Uzmysłowiłem sobie, że jutro będziemy lądować. I tych treści jest jednak jeszcze troszeczkę. Mam nadzieję, że uda nam się je zaabsorbować. Temat dzisiejszej konferencji przyjąłem taki, dlaczego Pan Bóg wystawia naszą wiarę na próbę, albo właściwie może lepiej by chyba było powiedzieć w kontekście Józefa, dlaczego tak wiele czasu potrzeba, aby człowiek odkrył Boga w swoim życiu. A może jeszcze zupełnie bardziej prosto. Ile potrzeba cierpliwości, żeby wyszlifować diament naszego życia, tak żeby w ostatniej chwili tego życia ziemskiego on był gotów na przejście na tamtą stronę ze spokojem sumienia i daj Boże z taką radością, bez lęku, z ufnością. Bo całe nasze życie jest przygotowaniem do tego ostatniego skoku. Już kilkadziesiąt lat temu, jak wstąpiłem do zakonu, to było nas kilkunastu chłopaków. Ojciec William, który odnawiał zakon augustianów w Polsce, zebrał nas, takie zbiorowisko z całej Polski. No i myśmy mu sporo kłopotów sprawili, rzeczywiście. Jakoś nie potrafił on sam chyba tego ogarnąć i naszego życia. I wtedy stanął na naszej drodze ksiądz Bronisław Bozowski. To taka legenda Warszawy. I nie tylko Warszawy. Ponad 80-letni kapłan, który poświęcił nam ostatnie 2 lata swojego życia. I powiedział ojcu Williamowi tak, że wiesz co, to są takie nieoszlifowane diamenty. Diament, to wiemy jak wygląda, ten w pierścionku, tak, to jest taki już kosztowny, piękny, ale diament nieoszlifowany nie zawiera w sobie wielkiego piękna. Dopiero gdy jest oszlifowany przez jubilera, gdy jest osadzony w pierścionku, w złocie, wtedy on ma największą wartość. Więc trudny jest proces szlifowania tego diamentu. I coś teraz o tym wiem, bo czasami ja sam muszę szlifować nowe diamenty i chłopaki mówią, o, k na mnie mówią, szlifiera idzie, no, to coś w tym jest. Ale podobnie myślę, odnosi się ten proces tworzenia pięknych postaci biblijnych do Józefa i do innych osób, bo Bóg rzeczywiście szlifuje diamenty z postaci miałkich, godnych pożałowania, czyni postaci wielkie, święte, ale to On czyni. I można by zapytać, dlaczego tak robi? I dlaczego często jest ten proces dochodzenia do wiary taki bolesny? Bo Bóg chce, abyśmy poznali siebie i Jego. I Boga. To znaczy w poznaniu siebie i w poznaniu Boga leży cała nasza nadzieja na zbawienie. Żeby się tego podjąć, żeby się podjąć poznania siebie, trzeba dojrzeć i móc powiedzieć o sobie, nie jestem taki święty, za jakiego się uważam. Poznanie siebie polega na poznaniu moich własnych granic i możliwości. I poznaniu, że mogę w życiu postępować szlachetnie, ale mogę również w życiu postępować podle. I poznanie swoich własnych podłości doprowadza nas do uzmysłowienia, że nie jesteśmy sami w stanie się z nich wyrwać, ale tylko Bóg to może uczynić. Pamiętacie Państwo, jak w pierwszy dzień rekolekcji powiedziałem,
co musimy zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne, i powiedziałem nic. I to jest prawda, która pojawia się w tych rekolekcjach. Otóż my nie musimy rzeczywiście nic zrobić oprócz tego, żeby przyjąć dar zbawienia od Boga. Czyli żeby przyjąć od Boga poznanie Jego i poznanie siebie. I to nie jest tylko proces filozoficzny, ale to jest proces głęboko, bardzo duchowy. Jak on się dokonuje? Dokonuje się poprzez podjęcie jednak jakiegoś naszego wysiłku w poszukiwaniu Boga, chociaż to do Boga będzie należało określenie czasu, kiedy wreszcie nam spadną z oczu zasłony. I stąd, i dlatego często w życiu mamy takie poczucie, w życiu duchowym, takie poczucie braku zadowolenia. Nie jesteśmy zadowoleni z samych siebie. Dlatego często chodzimy też do spowiedzi. I to dobrze, bo to pobudza w nas pragnienie Pana Boga. I teraz spójrzmy na Józefa i jego sytuację. Bo co się stało w tym momencie, w którym Józef jest wyalienowany ze wspólnoty rodzinnej i ta rodzina przeżywa bardzo głęboki kryzys i takie tąpnięcie. Jakub, ojciec 12 braci, chce ratować swojego pierworodnego syna. Więc stwarza takie okoliczności, że wysyła najpierw swoich 11 braci, swoich 11 synów na bardzo żyzne pastwiska na teren dzisiejszej Samarii, aby tam paśli trzody. A potem po jakimś czasie, pismo mówi, wysłał Jakub Józefa do Sychem i mówi: idź do Sychem, do swoich braci i donieś mi, co oni tam robią. Ciekawe, że Jakub domaga się donosicielstwa i wysyła ich do miasta, które jest miastem dosyć specyficznym. Bo myślę, że tu nie chodzi tylko o to, że Jakub domaga się od syna aktu donosicielstwa. Ale Jakub wysyła syna na poszukiwanie Boga. Sychem to było pierwsze miasto, do którego przywędrował Abraham i gdzie miał sen, w którym przyśnił mu się Bóg i po tym śnie Bóg zawarł z nim przymierze. Podobnie w Sychem Jakub będzie miał sen drabiny Jakubowej, po której będą wchodziły i wstępowali aniołowie. I Jakub powie: zaiste to jest miejsce, w którym jest Bóg. Co więcej, to było też miejsce tragicznej historii w życiu rodziny Jakuba. Pewnego dnia jednemu z mieszkańców Sychem, nomen omen on się nazywał Sychem, spodobała się córka Jakuba Dina. I on ją porwał i zgwałcił. Ponieważ ona nie chciała mu się oddać, więc ją zgwałcił. A potem po tym gwałcie zaproponował synom Jakuba, że zostanie jej mężem. I bracia przystali na to, mówiąc: tak, ale żebyś był mężem naszej siostry, to ty musisz stać się tak jak my, Żydem. Czyli musisz ty i cała twoja rodzina, a najlepiej całe miasteczko, przyjąć obrzezanie. I oni się na to zgodzili. I kiedy ci dorośli mężczyźni dali się obrzezać, no to w wiadomy sposób przez kilka dni cierpieli bardzo wielkie bóle. I wtedy napadli na nich dwaj bracia, dwaj synowie Jakuba, Juda i Symeon. I wymordowali całą wioskę. Jakub wtedy zadrżał i mówi: dlaczego mi to zrobiliście? Bo Jakub zaczął rozumieć, że to miejsce może stać się dla niego miejscem niegościnnym i że on znowu będzie wygnańcem.
A Jakub wiązał wielkie nadzieje z Sychem. I dlatego prawdopodobnie później przeniósł się z całą swoją rodziną na zupełnie inne miejsce, żeby sobie zabezpieczyć spokojny byt. Ale jest jeszcze inna historia związana z Sychem, bo to jest miasto bardzo symboliczne. Po powrocie Izraelitów z ziemi egipskiej i wejściu do ziemi obiecanej, to właśnie w Sychem zostaną pochowane kości Józefa. Józef, umierając w Egipcie, powiedział: zabierzcie, kiedyś Pan was stąd wyprowadzi, zabierzcie stąd moje kości i pochowajcie je w ziemi, którą da wam Pan. I tam w Sychem został ustanowiony grób Józefa. Jeszcze więcej, w Sychem Jozue odnowi przymierze z Izraelem i powie: ja i mój dom chcemy służyć Panu, a wy co? Izraelici powiedzą, my również chcemy służyć Panu, dalekie jest to od nas, abyśmy mu nie służyli. I już ostatni akcent. Sychem to jest prawdopodobnie inna nazwa na miasteczko Sychar, w którym Pan Jezus Samarytance objawił swoją mesjańską tożsamość i powiedział: ja jestem Mesjaszem. I powiedział to przy studni, którą Jakub wybudował, wykopał i darował swoim synom. Więc Sychem nie jest tylko jakimkolwiek miasteczkiem, ale to jest swoistym, byśmy powiedzieli, Betlejem. Tak jak dla nas ważne jest Betlejem. Betlehem, dom chleba, tam się rodzi chleb. Chleb z nieba, Jezus Chrystus. Tak, Sychem jest miasteczkiem dla Żydów symbolizującym, uwaga, przymierze z Bogiem i odkrycie Boga. Jakub, wysyłając Józefa do Sychem właśnie, nie wysyła go tylko po to, żeby się spotkał z braćmi, ale żeby odkrył Boga. On wie, że ratunek dla swojej rodziny, ratunek dla pojednania między braćmi będzie płynął tylko z odkrycia łagodności Boga. Z innego źródła nie ma szans zdobycia siły do pojednania. I gdy Józef udaje się, czytamy w Piśmie Świętym, gdy udaje się do Sychem, nie znajduje tam braci. I Pismo mówi, błąkał się. Błąka się bez celu, szukając braci. Znowu nieprzypadkowe słowo, bo to słowo po hebrajsku brzmi toech, a toech znaczy również zagubić się, zejść na złe drogi, zboczyć z drogi, nie rozumieć. Księga Przysłów mówi, kto zbacza z drogi rozwagi, spocznie w towarzystwie zmarłych. Co się stanie, gdy bracia złapią Józefa? Wrzucą go do studni. Ta studnia jest dla niego niczym grób. Ale on wcześniej zstąpił z drogi rozwagi. To jest nierozważny człowiek. To wcale nie jest bardzo sprawiedliwy Józef. Mówi też prorok Jeremiasz. Nawet prorok i kapłan, używa tego samego słowa, błąkają się po kraju, niczego nie pojmując, szukając drogi. Jeremiasz wypowiedział te słowa, gdy Izrael przeżywał głęboki kryzys odstępstwa od jedynego Boga. I mówi, nawet prorok i kapłan błąkają się, to znaczy nic nie rozumieją, błądzą, odeszli od Boga, nie są już przewodnikami, a powinni być przewodnikami. Niczego nie pojmując, błąkają się, szukając drogi. Tutaj mała taka dygresja. Ja się zastanawiam, Kościół współczesny, nasz Kościół, to ciało Chrystusa, którego jesteśmy członkami, dzisiaj bardzo cierpi i przeżywa wielki kryzys. Kryzys nie tylko tożsamości,
ale kryzys własnej świętości. I wiemy, i musimy to zrozumieć, i przyjąć to, że zdarzyło się wielu kapłanów, którzy nic nie rozumiejąc, przestali być tymi, kim powinni być. Pasterzami. Błąkają się. I być może sytuacja współczesnego Kościoła jest dlatego tak trudna, że poszukujemy słów Boga i ich nie znajdujemy. Biskup Edward Dajczak, z którym kiedyś rozmawiałem przed spotkaniem wyższych przełożonych zakonów męskich i żeńskich tu w Krakowie, powiedział do nas, prowincjałów i matek generalnych, powiedział coś takiego. Jeszcze nigdy nie było takiej sytuacji, że tyle było możliwości dania ludziom Słowa Bożego i to Słowo nie dociera, nie przynosi owocu. Rozumiemy, że jesteśmy w jakimś wielkim kryzysie. Pozostawmy na marginesie tę sytuację teraz, bo to tylko taki mały detur w tej mojej głównej myśli. Bóg nie zostawia jednakże Józefa samego i nas też nie pozostawi samych. W stosownym czasie wysyła pomoc. I wysyła pomoc do Józefa, bo wysyła pewnego człowieka. Pismo nie mówi, kim on jest, ale pewien człowiek, mówi Pismo Święte, zapytał Józefa, kogo szukasz? Notabene, gdy Jezus będzie w Ogrodzu i gdy przyjdzie po niego straż świątynna, aby go aresztować razem z faryzeuszami i uczonymi w piśmie, to pierwsze pytanie Jezusa będzie, kogo szukacie? Ten człowiek pyta się Józefa, kogo szukasz? Józef mówi swoich braci, a on mówi, a poszli do Dotain, czyli do zupełnie innego miasteczka. Tam ich można szukać. I Józef tam poszedł. Ale kim był ten człowiek? Szukałem w komentarzach żydowskich i znalazłem coś niezwykłego. Prawie wszyscy rabini są jednomyślni, że to był anioł Boga. Anioł, którego Bóg posłał, aby obudzić Józefa. Co więcej, taki targum palestyński, czyli taki komentarz, tłumaczenie Pisma Świętego na język aramejski połączone z komentarzem, mówi, że tam przyszedł do Józefa anioł Gabriel. Czyli ten, który jest zwiastunem wiadomości, pochodzących prosto od Boga. I Józef nie wyczuł, że to jest anioł, ale poszedł za tym głosem. Czasami nie wyczuwamy aniołów w naszym życiu, ale rzeczywiście szukając Boga, Bóg sam nas wysyła w miejsca, w których mogą się wydarzyć zdarzenia trudne, momenty trudne, ale one mają swój wielki finał. Trzeba wiedzieć, kogo w życiu szukamy. Kogo szukacie? Pyta Jezus, gdy przychodzą go pojmać do ogrodzica. Kogo my szukamy, gdy przychodzimy do Kościoła? I kogo w ogóle szukamy w naszym życiu? Czego szukamy? Bardzo trudne pytanie. Nie będziemy na nie odpowiadać. Powiemy tylko tyle. Józef, błąkając się, szukał swoich braci. Ale nie szukał Boga. Czy szukamy Boga? Czy ja szukam Boga? Czy tylko szukam bożków, które mogą mnie na chwilę zaspokoić? Gdy Józef będzie niewolnikiem, gdy Józef zostanie pojmany, wrzucony do studni, sprzedany kupcom madianickim, sprzedany w Egipcie do domu Potifara, to wszystko później stanie się więźniem w więzieniu, to wszystko stanie się dla niego okazją do odkrycia Boga. Ale to odkrycie Boga przyjdzie bardzo późno, po wielu gorzkich doświadczeniach. Józef będzie zapomniany. Pismo Święte mówi, że Józef wstąpił do Egiptu, gdy miał 17 lat, a gdy miał 30 lat, stał się księciem na dworze Faraona. Ale tam, między tymi opowiadaniami, stara się autor wtrącić takie wydarzenie dotyczące brata Józefa, Judy. Nie będę tego wątku rozwijał, natomiast chodzi autorowi o to, aby uzmysłowić nam,
że minęło całe pokolenie, zanim Józef w Egipcie spotkał się z Faraonem. Co to jest pokolenie? To jest minimum 25 lat, a może nawet 30. I musimy sobie wyobrazić nie młodego, pięknego Józefa, który staje przed Faraonem, ale dojrzałego mężczyznę, który jest dotknięty nieszczęściami swojego życia, który ma być może 40-50 lat, ciągle jest zdolny do tego, aby być ojcem. Jest bardzo ciekawe. Ciągle zdolny do tego, aby spłodzić potomstwo. Ale mija całe pokolenie i dlatego być może Józef później nie zostanie rozpoznany przez swoich braci. Okres 13 lat jeszcze pozwala nam siebie rozpoznać, ale już okres 30 lat, ci, którzy organizują spotkania klasowe po wielu, wielu latach po maturze, wiedzą, jak trudno nam się czasami rozpoznać po latach. Więc mija długi czas. I przez ten cały czas Józef właściwie o Bogu nie myśli, z wyjątkiem jednego momentu. Gdy żona Potifara, w domu, w którym on jest niewolnikiem, nęci go swoimi powabami i proponuje mu akt pozamałżeński. Józef wtedy mówi, dalekie jest to ode mnie, abym uczynił to, co nie jest miłe Bogu. Też się zastanawiałem nad tym, dlaczego on w sumie nie myślący o Bogu nagle przywołuje Boże przykazanie. Niektórzy rabini mówią, że Józef już jest sprawiedliwy, ale może niekoniecznie. Światło rzucił mi na to mój przyjaciel Michael Shudrich, który opowiedział mi, dlaczego Żydzi, dlaczego Mojżesz tak się wściekł, gdy Bóg po przymierzu na Synaju rozwalił tablicę. Bo pamiętamy, Mojżesz jest 40 dni na szczycie góry, no i Izraelici ulali sobie cielca, zwątpili w Boga Izraela i mówi pismo, i tańczyli wokół tego cielca. Otóż to słowo tańczyli to nie jest tylko taniec, ale to był taniec erotyczny, sugeruje tekst biblijny. I rabin Shudrich powiedział mi tak, oni uprawiali tam akty, orgie i nieuporządkowane akty małżeńskie, pozamałżeńskie. I to jest dla nas wskazówka. Mojżesz się rozłościł nie dlatego, że oni zwątpili w Boga, ale dlatego, że pozwolili sobie na publiczny grzech. I Michael Shudrich mówi, wiesz co, bo można wątpić w Pana Boga. My możemy zwątpić w Pana Boga, ale wcale to nie jest tytułem przyzwolenia na grzech. Genialna, fenomenalna wskazówka. My możemy zwątpić w Pana Boga. Ktoś ma problem z Panem Bogiem, wątpi, może Pana Boga nie ma. Słuchaj, ja też zwątpiłem w Pana Boga. Nie jeden raz. Ale to wcale nie znaczy, że my mamy przyzwolenie na grzech. I to Józef wyczuł. To Józef podświadomie wyczuł. No ale staje się oczywiście ofiarą niewinną tej wariatki, która się rozebrała i mówi, zerwał ze mnie odzienie, uciekł nagi, chciał mnie zgwałcić. No Józef trafia do więzienia. I pismo mówi, i w tym więzieniu Bóg był z nim. Ale nie mówi Bóg, i Józef był z Bogiem. Moi drodzy, Pan Bóg jest z nami w chwilach, w których wcale nie czujemy, że On z nami jest. Wcale nie czujemy, że On z nami jest. Ale On z nami jest, chociaż możemy powiedzieć, Jego w naszym życiu nie ma. Kiedy wpadłem na to odkrycie, że Józef, i w co zwątpił Józef? W czym pokładał ufność Józef? Józef, gdy znalazł się w więzieniu i gdy wyjaśnił sen temu podczaszemu faraona, mówi, pamiętaj o mnie, jak wyjdziesz z tego więzienia, to pamiętaj o mnie, bo ja tu niesprawiedliwie siedzę. A Pismo Święte mówi, że podczaszy, jak wyszedł z więzienia i został z powrotem, został przywrócony do łask faraona, zapomniał o Józefie. I dopiero, gdy po latach faraon ma sny, podczaszy mówi,
królu chce wyjawić swoją winę. Tam jest człowiek, który wyjaśnia sny. Ile lat musiało minąć? Powiedziałem przed chwilą, całe pokolenie. Kiedy Józef staje przed Bogiem, przed Faraonem i mówi, Bóg to postanowił i tak uczyni. Po wielu latach odosobnienia Józef zna wolę Bożą. To znaczy dopiero w więzieniu, dopiero w upokorzeniu odkrywa, że Bóg jest po jego stronie. Ale to się stanie bardzo późno. Dlaczego? I znowu ten sam Targum Aramejski mówi i cytuję. Józef zapomniał o przychylności, która jest z góry oraz o przychylności, która jest z dołu, a także o przychylności, która towarzyszyła mu w domu ojca. Zaufał on naczelnemu podczaszemu ciału, które przemija. Ciału, które smakuje kielich śmierci. I nie pamiętał pisma, gdzie napisane jest w księdze prawa, przeklęty niech będzie syn człowieczy, który ufa ciału i pokłada swoje zaufanie w ciele. Dlatego naczelny podczaszy nie pamiętał o Józefie i go zapomniał. Co to znaczy zapomniał o przychylności, która jest z góry? Zapomniał o Bogu. Zapomniał o Bogu. Co to znaczy zapomniał o przychylności, która jest z dołu? Zapomniał o sobie. Ale nie w sensie takiej pokory, tylko po prostu stracił swoją własną tożsamość. Zapomniał o tym, kim on sam jest. Zapomniał sięgać do swojego własnego wnętrza. I zapomniał o przychylności, która była w domu ojca. Słuchajcie, on zapomniał o ojcu. To jest straszne. To nie Józef, to nie Jakub zapomniał Józefa. Ale to Józef zapomniał ojca. I to Józef nie wspomni imienia ojca przez cały ten czas, gdy będzie w więzieniu, gdy będzie w Egipcie. To Józef prawdopodobnie pomyśli, mój ojciec o mnie zapomniał, ja też chcę o nim zapomnieć. Jakże wielka pustka, straszna pustka. Dlaczego takie doświadczenia duchowe przeżywa Józef i dlaczego czasem my przeżywamy takie doświadczenia duchowe wielkiej pustki i trudu odkrywania obecności Boga w naszym życiu? Bo Bóg chce nas nauczyć, że jeśli wytrwamy na Jego drodze, to zostaniemy zaliczeni do Jego synów i córek. Bóg pragnie uczynić nas swoimi przyjaciółmi i nie ma innej drogi, jak oczyszczenia nas w piecu utrapienia. W ogniu doświadcza się złoto ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia, mówi Księga Mądrości Syracha w rozdziale drugim. Po drugie, czyli Bóg pragnie, abyśmy byli Jego synami, córkami i przyjaciółmi, ale oczyszczonymi z tego wszystkiego, co, uwaga, nie pochodzi z Niego. Wiecie, że czyściec jest już tu na ziemi, nie? Czasami ktoś powiedział kiedyś, mówimy, chcemy się dostać do nieba. Ktoś tam mówi, nie, byle do czyśćca. Ja mówię, przepraszam bardzo, ja to do czyśćca nie za bardzo bym chciał. Co tam będę się czyścił w czyśćcu, tak? Czyściec to wcale nie jest ogień taki zły. Czyściec to jest coś, co nas oczyszcza. Żebyśmy byli czyści, bo Bóg jest czysty. Bóg nie może przyjąć niczego, co jest nieczyste. Tylko ludzi czystych intencji, czystego serca. Po drugie, Bóg pragnie, aby tylko w Nim, a nie w kimkolwiek innym pokładać nadzieję. Czy Bóg nie może dokonać swoich dzieł poprzez ludzi, którzy nie mogą Jemu zaufać? Są wielkie tragedie, kiedy umiera mąż i żona i słusznie płaczemy. To boli. To jest pustka. To nie jest sytuacja, w której się można uśmiechnąć, ha, 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 poszedł do nieba, poszła do nieba. To jest doświadczenie traumatyczne.
Ale jeżeli rozmyślamy ciągle o tym, że ona mnie opuściła i umarła, on mnie opuścił i umarł i dla mnie nie ma żadnej nadziei, to pytam się, kim była dla ciebie twoja żona, kim był dla ciebie twój mąż? Bo czy oni byli dla ciebie przyjaciółmi w drodze do Boga i najlepszymi partnerami w drodze do Boga, czy tylko bożkami? Bóg chce, abyśmy tylko w Nim pokładali nadzieję. To nie znaczy, że chce, żebyśmy pogardzali ludźmi, ale żebyśmy ludzi traktowali jako naszych pomocników, przyjaciół, partnerów w drodze do Boga, a nie jako bożków. I trzecie, Bóg rzeczywiście chce nas oczyścić po to, gdy przyjdzie ten ostatni krok w życiu, czyli nasza śmierć, byśmy mieli po prostu niczym niezmącone umysły. Byśmy po prostu spokojnie zasnęli, mówiąc: teraz, Panie, pozwól Twemu słudze odejść w pokoju. Z czystą ufnością, z pełną ufnością. Dlatego te trudne doświadczenia w naszym życiu są nam potrzebne. Czyli jeszcze raz trzy. Chce Bóg, byśmy byli Jego synami i przyjaciółmi. Chce, abyśmy tylko w Nim pokładali nadzieję. I chce, abyśmy mieli czyste, niczym niezmącone umysły. I to się dokonało w życiu Józefa. I gdy Józef wyjaśni sny Faraona, gdy zrobi zawrotną karierę, gdy się ożeni, będzie miał piękną żonę, córkę kapłana pogańskiego i będzie miał z nią dwoje dzieci, wtedy odkryje, że Bóg był po jego stronie i nazwie swoich synów imionami Manasses i Efraim. Manasses to znaczy: Pan dał mi zapomnieć o moim utrapieniu. I Efraim: Pan mnie wzmocnił w kraju mej niedoli. Egipt zawsze będzie dla niego krajem niedoli, ale on tam jest wzmocniony od Pana. I w swoich synach wyzna chwałę Boga. Nazwie ich nieprzypadkowymi imionami. Ale jest jeszcze coś więcej. Bóg da mu tych synów po to, aby wypełnić jeszcze swój plan. Bo pamiętamy, ilu ma synów. Jakub, jednym z nich jest Dan. Ale Dan nie zostanie pobłogosławiony przez Jakuba. Przez Jakuba zostaną pobłogosławieni Manasses i Efraim. Dlaczego? Żydzi wierzyli, że pokolenie Dana było pokoleniem przewrotnym, ponieważ po tym, jak osiedlili się w ziemi obiecanej, to z pomiędzy wszystkich pokoleń oni pierwsi zaczęli oddawać cześć bogom pogańskim, bożkom pogańskim, a nie jedynemu Bogu. Czyli złamali podstawowe przykazanie: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I stąd uważali, że, uwaga, z pokolenia Dana przyjdzie antymesjasz, czyli antychryst. I pokolenie Dana kończy się wraz z życiem jedynego słynnego Danity, który zresztą będzie wielokrotnie łamał swoją ufność Bogu, a mianowicie wraz z śmiercią Samsona, który będzie walczył przeciwko Filistynom, ale ostatecznie zostanie pokonany tylko dlatego, że nie zaufał Bogu, a został zwiedziony pięknem powabnych oczu. Ale to pokolenie Dana, chociaż jest wymazane, zostanie zamienione na pokolenie Manassesa w księdze Apokalipsy świętego Jana. I to Manasses i Efraim staną się tym pokoleniem, które pojawi się jako fundament nowego Jeruzalem niebieskiego, gdy już nie będzie starego nieba i starej ziemi, ale wszystko będzie nowe. To co dał Józefowi Bóg? O wiele więcej niż mógł sobie Józef wyobrazić. Jego synowie są w Apokalipsie. Jego synowie są przeniesieni do wieczności. Nie są tylko symbolami, ale na nich zbudowany jest również Kościół. I na nich jesteśmy zbudowani również my. Bóg dał Józefowi o wiele więcej, niż Józef mógł sobie wyobrazić, chociaż Józef przeszedł przez wiele utrapień i okazał się być wielokrotnie człowiekiem niesprawiedliwym. Gdy spotykają nas doświadczenia,
Gdy spotykają nas trudności, myślmy o sobie jako o nieoszlifowanych diamentach w rękach Boga. Bóg powoli, cierpliwie szlifuje nas, aby wydobyć z nas to, co najpiękniejsze, a co jest znane Jemu, ale dla nas jest jeszcze ukryte. Może to jest nasza czysta miłość. Może to jest pokora. Może to jest zwykła świadomość, że jesteśmy wdzięczni. Może to jest bycie człowiekiem radosnym. Może to jest bycie człowiekiem, który przez życie przechodzi, nie rzucając sądów na lewo i na prawo o innych. Może to jest po prostu bycie człowiekiem, który odkrył, że całą nadzieję należy złożyć w Bogu. Na koniec akustycznie chciałbym pobudzić jeszcze naszą wyobraźnię do takiego pomyślenia o tym, co usłyszeliśmy przed chwilą. Coś mi to... Pieśń jest znana, szczególnie tym, którzy gdzieś w latach 70., 80. słuchali piosenek religijnych. No i nie tylko. Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, obwiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chciej. Sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej miej. Dopóki nam ziemia kręci się, o Panie, daj nam znak. Władzy spragnionym uczyń, niech władza im pójdzie w smak. Hojnym puść między żebraki, raz niech zapłacą mniej. Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej miej. Ja wiem, że Ty wszystko możesz. Ja wierzę w Twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą, Twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Panie, zielonooki mój Boże, Boże jedyny spraw. Dopóki nam ziemia toczy się, zdumiona
obrotem spraw. Dopóki czasu i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej. Daj, że nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej niej.